2 maja w Łukowicy podczas Festiwalu Smaki Beskidu Wyspowego odbyła się prezentacja wiosek tematycznych odtwarzających dawne tradycje ziemi limanowskiej. Stare, a i już dzisiaj zapomniane zawody i z nimi związane przedmioty nie tylko przypominają o upływie czasu, ale przede wszystkim nastrajają do refleksji. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Prezentację wiosek tematycznych przedstawiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia. Żarna są autentyczne, wszystkie rekwizyty są autentyczne, wykorzystujemy je w naszych przedstawieniach, ponieważ reprezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich z Męciny. Jesteśmy zapraszani na przeglądy. Jeżeli mamy program, właśnie mieliśmy z pieczeniem chleba, czy program Żarnówka, wykorzystywane były te żarna i pokazane na scenie, jak się pracuje w takich żarnach, jak leci mąka. Wykorzystane były wszystkie rekwizyty, niecki, pojemniki na zboża, czyli miarka. Taka miarka ma 6 kg zboża mieści, 8 miarek to było pół metra, czyli pół kwintala. Tutaj mamy przetak, w takim przetaku osiewano pszenicę z różnych śmieci, konkoli i tak dalej, żeby można było czystą już wykorzystać do mielenia w żarnówce. Mamy jeszcze tutaj pokazane młócenie cepami. Akurat zazwyczaj to robili mężczyźni. Ale w tej chwili mamy tutaj kobiety, które też kiedyś w swojej młodości młóciły, umieją to bardzo dobrze robić. Trzeba było właśnie też energii dosyć dużo włożyć. To są dwa kije, jeden mniejszy, krótszy i dłuższy, za pomocą którego właśnie to zboże młócono. Najczęściej było to w dwie osoby, ale zdarzało się, że trzech mężczyzn młócono, wtedy musiało to iść bardzo sprawno i trzeba było umieć, żeby jeden drugiego nie uderzyć. Pokażemy pranie, dopiero później pójdziemy do maglowania, więc wszystkie przedmioty, jakie się zachowały, jakie z naszej izby, i wiaderka, i nosidełka do noszenia wiader, które gdzieś tam ze strumyków były przenoszone, ze studni, praczka, taka tarka metalowa, ale mamy jeszcze też taką w obudowie drewnianej, w której tutaj pani pierze. Do prania jest wykorzystany łuk. Do robienia ługu wykorzystywano popiół z drewna bukowego, suchego drewna bukowego. Trzeba było taki popiół zaparzyć, lekko zagotować. On się odstał w garnku. Później przecedziło się przez jakieś płótno takie lniane. Wykorzystywano oczywiście deszczówkę, żeby była woda miękka. Do noszenia wody są kągwie drewniane, które są zachowane też bardzo, bardzo stare, z lat takich. Tutaj naczynia, w tym to jest taki jeszcze żeleźniaczek, właśnie gdzie gotowano kiedyś. Akurat tu my wykorzystaliśmy do produkcji, do zrobienia
tego ługu. Tu jeszcze takie metalowe też inne garnki, a to jest... Tutaj to jest kianka, którą pobijano, jak się prało, rozkładano jakieś na przykład, czy to jakieś prześcieradło, czy jakieś gacie, rozkładano na desce, polewano tym ługiem i wodą i tym pobijano. W ten sposób prano, później płukano wszystko na jakimś potoku, na rzece. Tutaj pokażemy jeszcze, jak wyglądał magiel. Magiel ręczny poprzez ugniatanie na drewnianym wałku i obracanie maglowano pościel. Tutaj już mamy taki większy magiel, gdzie można było pięknie maglować na przykład pościel, bo magiel jest duży. Bardzo dobrze magluje, przy czym przy takim maglu już musiały być przynajmniej dwie kobiety, a co najmniej trzy, bo ta jedna kobieta musiała obracać, ale dzięki temu spraszały się nawzajem, jedna drugiej maglowała, pomagała i była pomoc sąsiedzka. To są wszystkie nasze stroje robocze. Piękne stroje, które się pokazujemy gdzieś od święta na przeglądy, są właśnie haftowane, eleganckie, a tu mamy stroje, jakie kiedyś kobiety nosiły na sobie, czyli są katanki, one są zwykłe, skromne, lniane, bawełniane, chustki zawsze zawiązane na głowie i po prostu no skromnie, bo te stroje, które takie były, to tylko od Wielkiego Święta na odpust gdzieś do kościoła. No, tak to wyglądało.